Grzegorz Rossa. Ciężkie czasy dla agentów. Część 40. Analitycy spec-służb Moskwy zbadali sytuację Żydów i doszli do wniosku, że nadają się jako środowisko do intensywniejszego werbowania agentów wpływu i jako omaskowanie działań własnych. Nie jest to ani pierwsze, ani oryginalne wykorzystanie Żydów do działań specjalnych. Po cóż innego stworzył Bóg Żydów polskich, jak nie po to, by byli naszymi szpiegami? To słowo Otto von Bismarcka. Ta gra operacyjna w języku działań specjalnych nazywa się werbowaniem pod obcą banderą lub flagą. Stosowana jest już od dłuższego czasu i przez służby specjalne wszystkich państw świata. Prowadzona umiejętnie przynosi dobre rezultaty. Agentury wpływu Moskwy przystąpiły do zmiany mentalności Żydów. Osiągnięcia te stały się możliwe przede wszystkim dzięki zmianom mentalności społeczeństwa amerykańskiego, w tym osób, które przeżyły zagładę oraz ich dzieci. Kontekst. Jednak zaraz po II wojnie światowej większość społeczności żydowskiej nie myślała o upamiętnieniu Holokaustu. Do lat 60. Izrael miał większe problemy niż pamięć o rzezi. Ponadto w kraju tym panowała nawet pewna awersja w stosunku do Żydów europejskich, którym narzucono rzekomą pasywność w obliczu eksterminacji. Zatem odwrotność postawy wojowniczej kultywowanej przez młode państwo żydowskie. A nowo przybyli na zachód, szczególnie do USA, po prostu chcieli zapomnieć o koszmarze Holokaustu. Zajęci byli utrzymaniem rodziny, budowaniem pozycji w nowym społeczeństwie. A społeczeństwo to było w najlepszym przypadku obojętne. Uniwersytety były nastawione pasywnie wrogo. Dominował przecież paradygmat White Anglo-Saxon Protestant. O sprawach żydowskich nikt nie chciał słyszeć. Gdy w 1952 roku na Uniwersytecie Columbia Raoul Hilberg zdecydował się napisać doktorat o eksterminacji Żydów w Europie, jego promotor kazał mu puknąć się w głowę i oznajmił, że to pocałunek śmierci. Praca ta miała nawet zrujnować karierę Hilberga, a ten się uparł, obronił doktorat. Był pierwszy, ale zapłacił dużą cenę. Prawie 10 lat zajęło mu znalezienie wydawnictwa, w którym mógłby opublikować swoją pracę. W końcu mała chicagowska oficyna zgodziła się na wydrukowanie książki, bowiem zgłosił się do niej dobroczyńca, który zapłacił za nakład. Kupił na pniu 1000 egzemplarzy. Przy 300 zakupionych książkach już zwraca się koszt druku. Moskwa utworzyła Holocaust Industry i podarowała go niektórym starannie przez siebie wybranym organizacjom żydowskim. Na rzecz Holocaust Industry Moskwa ukradła nawet nazwę. Pierwotnie Holocaust oznaczał spalenie Warszawy. Najdzielniejsi z dzielnych mogli zginąć, ale te ofiary przez Boga mile przyjęte w pojednawczym Holokauście złączą swe modlitwy z orędownictwem polskich świętości. Siłę swojej pozycji w polityce międzynarodowej po II wojnie światowej Moskwa fundowała na kreowanym przez siebie swoim wizerunku pogromcy niemieckiego faszyzmu. Propaganda stalinowska socjalizm hitlerowski przemieniła w niemiecki faszyzm, zło absolutne wszechczasów. Tym samym jego pogromca musiał być czymś dobrym. Wszelkie jego wady i ułomności siłą rzeczy musiały zejść na plan dalszy. Propaganda Moskwy skonstruowała automat, kto ważył się Moskwie skrytykować za cokolwiek, umniejszał wagę jej zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem, stawał po stronie zła, ergo jego krytyka stawała się niewiarygodna. W tej operacji propagandowej bardzo ważną rolę odgrywały ofiary poniesione przez Moskwę podczas pokonywania niemieckiego faszyzmu. Jak wszystko w Rosji, musiały być sami je bolsie. Nikt nie miał prawa powiedzieć, że w II wojnie światowej poniósł ofiary większe niż Moskwa. Moskwa podjęła szeroko zakrojone działania, aby swoim ofiarom dać zewnętrzny, widoczny wyraz. Wszędzie tam, gdzie ginęli żołnierze armii radzieckiej, co prawie jest tożsame z państwami przez Moskwę okupowanymi, Moskwa wznosiła cmentarze, mauzolea, pomniki, etc., etc. O podrzędności i służebności czczenia pamięci poległych żołnierzy armii radzieckiej świadczy fakt, że ono było podejmowane tylko w państwach okupowanych poza granicami ZSRR.
W samym ZSRR zwłoki poległych żołnierzy Armii Radzieckiej z pól bitew nie zostały zebrane i leżały w lasach, gdzie ci żołnierze padli, wydane na pastwę dzikich zwierząt i gnicie. Dopiero po rozpadzie ZSRR nieoficjalnie, na małą skalę poszukiwania pamiątek i niepogrzebanych szczątków podjęli amatorzy. Wojna zakończyła się przed 65 laty, a wciąż w rosyjskich lasach poniewierają się szczątki niepochowanych żołnierzy Armii Czerwonej. Kolega mi opowiadał, że widziano ostatnio w Wołgogradzie, dawnym Stalingradzie, w pobliżu wielkiego pomnika zwycięstwa w bitwie stalingradzkiej, wciąż poniewierające się odłamki pocisków oraz ludzkie kości. Pomnik olbrzymi postawiono, ale szczątków ludzkich nie pochowano. Takich pomników wiele w różnych miastach Rosji. Pieniądze na pomniki są, zaś na pochówek żołnierzy nie ma. Nawet Krasnaja Zvezda 11 grudnia 2001 roku przyznaje, że uwzględniono i pochowano tu ledwie małą część poległych. Czaszki i kości reszty, jak rozrzucone dookoła śmieci, zanieczyszczają środowisko. Moskwa nie zaprzestała kultywowania tego swojego obyczaju. Lasy w niedostępnych górskich żlebach obrodziły strasznym urodzajem. Wśród konarów wisiały czarne plastikowe worki z rozkładającymi się trupami w mundurach. Rosjanie wyrzucali swoich poległych ze śmigłowców. Zaniechanie grzebania ciał poległych żołnierzy nie wynika z niedbalstwa ani lenistwa. Ma swój cel. Służy propagandzie, zaniżaniu strat osobowych. Stosy ciał żołnierzy radzieckich. Po wojnie niektórych pogrzebano, ale nie wszystkich. U nas bowiem jest łatwe. Straty obliczano na podstawie liczby pochowanych, a ci, których nie chowano, tamci się nie liczą. Wypadli ze statystyki. Właśnie tak uczyliśmy się historii wojennej. W Akademii Wojskowo-Dyplomatycznej Armii Radzieckiej tłumaczono mi. W rejonie Siniawina obeszło się prawie bez strat. Tam zginęło ze 100 000, nie więcej. Oficjalnie mówi się, że pochowanych zostało 128 390 żołnierzy i oficerów. Trzeba pamiętać, że chowano tylko tych, którzy leżeli w poprzek drogi, a do tych, co leżeli w krzakach czy w rowach, nie docierano. Dlatego wychodzi, że strat tam prawie nie było, tylko 128 000 zabitych. Kiedy Moskwa chciała na jakieś państwo wywrzeć presję międzynarodowej opinii publicznej, wystarczyło, że do tego państwa wysłała prowokatorów, którzy w charakterze tzw. nieznanych sprawców dokonywali aktów profanacji cmentarza czy mauzoleum żołnierzy Armii Radzieckiej. I za każdym razem to działało. Moskwa nie zaprzestała zmuszania innych do przyjmowania wyjątkowego stosunku do pamiątek po poległych żołnierzach Armii Radzieckiej, nawet w państwach niepodległych, które spod okupacji Moskwy się wyzwoliły. Estonia spod okupacji niemieckiej wyzwoliła się siłami własnymi. Wolne i niepodległe państwo zostało przez Moskwę podbite i zagarnięte. Moskwa swojemu napadowi na Estonię nadała pozory wyzwalania od Niemców. W stolicy Estonii, Tallinie, Moskwa wzniosła pomnik żołnierzy radzieckich rzekomych wyzwolicieli Estonii. Pomnik stwierdzał fałsz. Żołnierze, których czci, nie byli wyzwolicielami, tylko najeźdźcami. W 2007 roku władze Estonii podjęły decyzję nawet nie o zlikwidowaniu tego pomnika, tylko o przeniesieniu na cmentarz, który dla tego typu pomników, abstrahując od jego zafałszowania, jest miejscem odpowiedniejszym. Moskwa zareagowała wściekłą, nieprzytomną histerią, rozpętała międzynarodową nagonkę na Estonię na wielką skalę. Promoskiewscy bojówkarze w Estonii napadali czynnie na estońskich policjantów. Moskwa przypuściła nawet cyberatak na estońską infrastrukturę teleinformatyczną. Przez parę dni strony internetowe estońskich instytucji były niedostępne. Po tym cyberataku Moskwa na Estonię NATO utworzył Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, czyli ośrodek koordynujący obronę natowskiej cyberprzestrzeni, z siedzibą właśnie w Tallinie. Zimni kremlowscy szachiści mogli przewidzieć, że ich napaść na Estonię wywoła reakcje dla Moskwy niekorzystne,
ale obrona każdego składnika propagandy, poniesienia największych ofiar przy pokonywaniu niemieckiego faszyzmu jest nadrzędna. Od tej żelaznej reguły jest jeden wyjątek. Kiedy aktywiści Holocaust Industry głoszą, że podczas II wojny światowej największe ofiary poniosła nie Moskwa, tylko Żydzi, Moskwa udaje, że jej nie ma. We wszystkich innych przypadkach kwestionowanie największego wkładu Moskwy w zwycięstwo nad niemieckim faszyzmem jest godzeniem w jej najbardziej żywotne interesy i nieuchronnie powoduje ich obronę, tylko nie w tym jednym. To inne narody mogą się wykłócać o kolejność rozmiaru ofiar poniesionych w II wojnie światowej.